Dostaliśmy informację od człowieka, który wszedł z mamą na wózku i nie mógł przejść chodnikiem, ponieważ czyjeś auto zostało zaparkowane na chodniku na zakazie zatrzymywania. Poczekali chwileczkę strażnicy, w związku z tym, że nie było kierującego, założyli blokadę, do czego byli uprawnieni. Na temat sposobu zachowania się za dużo nie mogę powiedzieć. Określenia bardziej niż epitety. Ja popełniłem tam wykroczenie drobne, no przez to, że pan doktor Krajczy ma lądowiska, ale nie ma parkingu, bo tam potem rozmawiałem dosyć, że tak powiem, energicznie z panem komendantem Smoleniem. To nie chodzi o immunitet, to chodzi o to, że każdy pacjent się znajduje w tej sytuacji. A po drugie, Straż Miejska powinna trochę myśleć, znaczy co im powiedziałem, że matoły? Niewykluczone, bo mądry nie robi takich rzeczy.